Połóż się lub usiądź wygodnie. Znajdź taką pozycję ciała, która umożliwi Ci maksymalny relaks. Która pozwoli rozluźnić się stopom, łydkom, kolanom, udom, biodrom, jamie brzusznej, klatce piersiowej, plecom, obręczy barkowej, dłonią, ręką, twojej szyi i głowie. Weź w tej pozycji głęboki wdech i wydech. I jeszcze jeden wdech i wydech. I zapraszam Cię do medytacji, która połączy dzisiaj Twoje zasoby z Twoim drzewem rodzinnym, gdzie znajdziesz to, co Cię zasila. Wyobraź sobie w tym głębokim relaksie, w jakim teraz jesteś, że schodzisz schodami w dół. Zanurzasz się coraz głębiej, schodząc do swojej podświadomości, odliczając od 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, jeszcze głębiej, 3, 2, 1. Znajdujesz się w miejscu, które jest znane tylko Tobie. To jest głębia Ciebie, głębia Twoich zasobów i tego, z czego jesteś, znana tylko Tobie. Rozejrzyj się w niej dookoła. I wyobraź sobie, że Twoją uwagę ściąga drzewo. To, w jakiej jest od Ciebie odległości, zależy tylko od Ciebie. Ty za to zauważ, jak na nie reagujesz. Jak się względem niego masz? Jakie uczucia wzbudza? I czy czujesz z nim połączenie?
przyjrzyj się mu uważnie. Jeśli to możliwe, zapamiętaj jego obraz. Sprawdź, czy możesz do niego podejść. Zrób krok w przód. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. I wyobraź sobie, że jak do niego podchodzisz, coraz bliżej. Bliżej. Orientujesz się, że to drzewo twoich zasobów. I ma taki obraz, jaki jest ci dostępny. Tak wyglądają twoje zasoby. Ponieważ to drzewo zawsze na twoje własne życzenie może wyhodować nowe. Wypuścić nową gałąź. Rozwinąć liście. Wydać owoce. Ma dostęp do nieograniczonej obfitości. Owocowania i karmienia tymi zasobami innych. No i wyobraź sobie, że na moment stajesz się tym właśnie drzewem. I żeby wydać kolejny zasób, który pomoże ci wejść w relację. Zdobyć nową pracę, klienta, cokolwiek potrzebujesz. Osiągnąć sukces, którego potrzebujesz. I znaleźć jakości, których potrzebujesz, żeby go osiągnąć. Potrzebujesz jako to drzewo skontaktować się z jego korzeniami. Spróbuj teraz w tym stanie głębokiego relaksu przywołać intencję. Być może już masz ją na poziomie serca i wiesz, po co to robisz, wiesz, czego szukasz, jakiego rodzaju zasób potrzebujesz wykształcić. Dobrze wiesz, że w korzeniach jest potencjał na wszystko, co chcesz, żeby się na tym drzewie wykształciło. I cokolwiek próbujesz dla siebie teraz znaleźć,
zejdź świadomością głęboko. Przez pień. Ku ziemi. Do korzeni. Niżej. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. I jak znajdziesz miejsce, z których korzeń czerpie, zasila się wodą i wszystkim, co go odżywia, powiedz proszę. I poczuj, jak to, co cię za chwilę zbuduje, zasili i odżywi i płynie korzeniami ku górze. Budując coraz silniej i solidniej strukturę tego, co się za chwilę pokaże na zewnątrz. W ten sposób czerpiesz zasoby ukryte w twoim rodzie. Tak ci, co byli przed tobą, chętnie cię zasilają. Bez tego, co płynie z korzeni, nie powstałby owoc. Wyobraź sobie, że to, co przepłynęło, kreuje nowe połączenia, które wydają nowe gałęzie. Budują solidną strukturę, która jest podparciem dla świeżych listków, kwiatów i być może owoców. I poczuj, jak to, co się rozwija na zewnątrz, jest zasilane w równym stopniu przez to, co płynie z korzeni, jak i przez to, co płynie z zewnątrz, co przychodzi ze świata. Bo tylko w równowadze powstaje nowe. Poczuj, jak niezbędne jest w tym procesie słońce, ruch powietrza, deszcz. Nawet zagrożenie. Bez którego drzewo nie byłoby silne. Jeśli jesteś gotowy, gotowa,
powoli się z tego drzewa wycofaj. Zrób krok do tyłu. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Przyjrzyj mu się uważnie. Zobacz, jak jest pełne. Jak jest teraz dzięki Twojej pracy inne. Jak może się owocami wymienić ze światem. I weź głęboki wdech. I wydech. Jak będziesz gotowy, gotowa. Wróć powoli do tu i teraz.